Cześć, z powodu, że dzisiaj jest piątek, zapraszam Was do kolejnego odcinka polskich aplikacji w App Store, które tworzymy wraz z serwisem igiełda.com. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się aplikacji Stories, która została wydana przez polskiego dewelopera GetUp, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak chociażby Oldwolf. Także zaczynamy. Ok, sama aplikacja kosztuje 99 centów w sklepie App Store i wita nas z tym właśnie oto programem. Najprościej podsumować mógłbym tę aplikację jako swojego rodzaju pamiętnik, który prowadzimy codziennie i po prostu wpisujemy tu nasze myśli, przemyślenia i tego typu rzeczy. Jak widzicie, program jest całkiem ładny, sama ikonka jest ładna, wykonanie tak samo. Tutaj sobie możemy wpisać cokolwiek. Tak jak wcześniej powiedziałem, w samym programie możemy wpisać cokolwiek, czy chcemy napisać jakieś nasze wspomnienie, co przed chwilą zobaczyliśmy, czy jak się czujemy i tak dalej. Klikając Done, tutaj pokazuje nam się właśnie ta wstążka czerwona Stories, po której kliknięciu zsuwa nam się z samej góry lista naszych wpisów. Ja oczywiście aplikację ściągnąłem wczoraj, po prostu chciałem zobaczyć, jak ona działa, a poza tym jest to oczywiście od polskiego dewelopera, dlatego ją przedstawiam. W samych opcjach jest tak naprawdę bardzo niewiele, ponieważ możemy zmienić nasze imię oraz następnie ustalić alarm, który będzie przypominał nam o kolejnych wpisach. Tak właśnie aplikacja Stories się prezentuje. Moim zdaniem ma zerową funkcjonalność, jeżeli o to chodzi, ponieważ równie dobrze moglibyśmy prowadzić podobny pamiętnik w samych notatkach i ustawić sobie przypominanie codziennie o na przykład godzinie 20. Aplikacja jest co prawda ładnie wykonana, ale tak jak powiedziałem, funkcjonalność jest zerowa. I to byłoby właściwie na tyle. Jak sami widzicie, polskich aplikacji w App Store jest mało, dlatego chcielibyśmy, abyście w komentarzach napisali, co polecacie tak naprawdę nam pokazać, ponieważ mamy tam w planach oczywiście jakieś jeszcze większe produkcje, chociażby od Infinity Dreams czy innych deweloperów, którzy może wkrótce będą wydawać swoje gry, tak jak chociażby Anomaly Warzone, przepraszam, Anomaly Korea lub coś takiego, ja już nie pamiętam, jak się sama aplikacja nazywa. Także pamiętajcie, napiszcie, naprawdę polecamy napisać w komentarzach, jakie aplikacje chcielibyście zobaczyć w tym cyklu, lub po prostu, albo innym dobrym wyjściem byłoby wejście na stronę igiełda.com, wyszukanie czegoś i danie nam propozycji, na przykład na naszego maila lub na naszym Facebooku, facebook.com/upster.tv. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.